Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najmniejszych stadionów polskiej ekstraklasy. Pod uwagę biorę drużyny z sezonu 2017-2018 oraz 2018-2019. W najbliższym czasie spróbuję stworzyć listę 10 najmniejszych stadionów polskiej ekstraklasy w historii. 10. Stadion miejski imienia Floriana Krygiera w Szczecinie. Od lat 50. do 1989 roku stadion był własnością klubu MKS Pogoń Szczecin. Obecnie należy do gminy Miasto Szczecin i zarządza nim Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Do początku 2007 roku był największym obiektem, na którym rozgrywano mecze Orange Ekstraklasy. Jego szczególną cechą było to, że nigdy nie było na nim powszechnych niegdyś na stadionach miejsc stojących. Przed wprowadzeniem obowiązku montażu krzesełek całe trybuny wyposażone były w ławki. Stadion posiada 18 027 miejsc. 9. Stadion Zagłębia Lublin. Nowy stadion powstał w miejscu, w którym znajdował się stary stadion. Jego budowa rozpoczęła się 18 września 2007 roku. Trybuny areny otwartej w 1985 roku były zbudowane na wałach ziemnych. W związku z budową nowego stadionu wyburzono ich znaczną część, około 65%. Nowy stadion nie jest modernizacją starego obiektu. Został całkowicie zbudowany od podstaw. Posiada 16 068 miejsc. 8. Cole Porter Arena. Stadion piłkarski znajdujący się w Kielcach. Jest to główny obiekt Korony Kielce. Stadion określany jest także nazwą Arena Kielc. Pierwszy stadion został wybudowany w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Cole Porter Arena, pomimo iż stoi w miejscu, w którym także wcześniej stanął stadion, jest obiektem całkowicie nowym, od podstaw budowanym zgodnie z wytycznymi UEFA oraz najnowszymi trendami w budownictwie obiektów sportowych. Pierwszym spotkaniem na szczeblu międzynarodowym rozgranym na tym stadionie był towarzyski mecz pomiędzy Koroną Kielce a Borussią Dortmund, zakończony zwycięstwem gospodarzy 4-1. 2 kwietnia 2012 roku władze Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęły decyzję o rozegraniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku meczu finałowego Pucharu Polski na tym obiekcie. Stadion liczy 15 700 miejsc. 7. Stadion miejski w Gdyni. Na obiekcie regularnie swoje mecze rozgrywa Arka Gdynia. Właścicielem obiektu jest gmina Miasto Gdynia, a zarządza nim Gdyńskie Centrum Sportu. Stadion zaczął powstawać w 1937 roku. W 2009 roku rozpoczęła się w tym samym miejscu budowa nowego stadionu, który otwarto w 2011 roku. Stadion posiada 15 139 miejsc. 6. Stadion imienia Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Stadion, na którym mecze rozgrywa Krakowia Kraków. Spełnia wymagania kategorii trzeciej UEFA. Miejsce, w którym od 1912 roku stoi stadion, jest najstarszą nadal używaną ligową lokalizacją stadionową w Polsce. Przez to jest to miejsce bardzo historyczne, tym bardziej, że na obiekcie gościł sam Józef Piłsudski. Stadion liczy 15 114 miejsc. 5. Stadion imienia Kazimierza Górskiego w Płocku. Stadion piłkarski Wisły Płock zbudowany został w 1973 roku. W latach 70. na stadionie często mecze sparingowe rozgrywała reprezentacja Polski w piłce nożnej. Rywalem drużyny Kazimierza Górskiego była m.in. hiszpańska Valencia. Na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku swoje mecze rozgrywa Wisła Płock, zarówno krajowe, jak i w europejskich pucharach. Stadion dwukrotnie gościł reprezentację Polski oraz trzykrotnie rozgrywane były na nim mecze o Super Puchar Polski w piłce nożnej. Stadion liczy 10 978 miejsc. 4. Stadion miejski w Gliwicach. Stadion, na którym mecze rozgrywa Piast Gliwice. Stary obiekt został całkowicie wyburzony, a w jego miejscu powstał zupełnie nowy stadion, zaprojektowany przez niemiecką firmę Bremer. Stadion jest niemal wierną kopią niemieckiego Benteler Arena, na którym swe mecze rozgrywa SC Paderborn. Pojemność stadionu to 9913 widzów. 3. Stadion Ludowy w Sosnowcu. Świetna nazwa, nie ma co. Esencja polskiej ligi, po prostu ta ludowość i Sosnowiec. Budowę stadionu rozpoczęto w 1954 roku na terenie ówczesnego miasta Szopienice. W Sosnowcu znalazł się dzięki administracyjnej decyzji o zmianie granic Szopienic. W sezonie 2008-2009 Stadion Ludowy miał spełnić wszystkie wymogi licencyjne do gry w Ekstraklasie. W sezonie 2009-2010 rozgrywały tu swoje mecze domowe także dwie krakowskie drużyny, Wisła i Krakowia. Stadion posiada 7,5 tysiąca miejsc.
2. Stadion miejski imienia Orła Białego w Legnicy. Stadion piłkarski w Legnicy, położony w parku miejskim przy Alei Orła Białego. Właścicielem obiektu jest miasto, zaś mecze na nim rozgrywa Mieć Legnica. Stadion pomieści 6244 osoby. Bonus. W tym miejscu powinien znajdować się stadion imienia ojca Władysława Augustynka, posiadający 5000 miejsc zlokalizowane w Nowym Sączu. Jest to arena Sandency Nowy Sącz, jednakże stadion nie spełnia żadnych wymogów UEFA i PZPN, przez co nie może brać udziału w rozgrywkach ekstraklasy. Wszystkie mecze ekstraklasy z udziałem Sandency zostały przeniesione na najmniejszy stadion w polskiej ekstraklasie. Jaki? 1. Stadion Nieciecza KS. Stadion piłkarski w Niecieczy, na którym swoje mecze rozgrywa Termalika Brookbet Nieciecza oraz Sandencja Nowy Sącz. W 2015 roku po awansie klubu do ekstraklasy stadion został przebudowany, by drużyna mogła na nim rozgrywać mecze w roli gospodarza. Obecnie mieści on 4666 osób. Wszystkie miejsca są siedzące, z czego 1600 jest zadaszonych. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!